Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować wieprzowinę z zieloną papryką. Na początku w woku rozgrzewamy 2 łyżki oleju roślinnego. Na rozgrzany olej wrzucamy 360 g schabu pokrojonego w cienkie paski. Dwie zielone papryki, również pokrojone w cienkie paski. Oraz jeden ząbek czosnku drobno posypany. Cały smażymy mieszanie. Po 2 minutach smażenia do woka dolewamy pół szklanki bulionu drobiowego, jedną łyżeczkę białego octu winnego oraz jedną łyżkę sosu hoisin. Całość smażymy mieszając. Wieprzowinę z zieloną papryką przyprawiamy solą do smaku. Oraz czarnym pieprzem. Całość mieszamy. Do sosu stopniowo możemy dodawać mąkę kukurydzianą. Po chwili, gdy sos wyschnie, danie możemy nakładać na talerz. Smacznego!